moi drodzy, dzisiaj kręcimy w Popradzie. Jak się zorientowaliście po tytule filmu, dzisiejszy filmik będzie o multikluczach. Przepraszam. Temat dość skomplikowany, słuchajcie, ponieważ trzeba tutaj poruszyć kilka spraw. Pierwszą sprawą jest jakość. Multiklucz, moi drodzy, moim zdaniem nie powinien być za 20 zł. Dlaczego tak uważam? Ponieważ w moim życiu przez moje ręce przeszło 6 triliardów 765 tysięcy multikluczy i wiem, jaki multiklucz jest dobry, a jaki nie. Mało z Was miało do czynienia z tyloma multikluczami co ja i mało z Was popsuło tyle multikluczy co ja. Jedną z ważnych rzeczy jest to, że my używamy, ja używam, Tomek używa na naszych wyprawach tych multikluczy jako serwisu. Przede wszystkim skręcamy i rozkręcamy te rowery tymi multikluczami, więc one wykonują naprawdę dużo więcej roboty niż w zdecydowanej większości Was. Naprawdę. I wiemy, mamy już doświadczenie, potrafimy rozróżnić takie, bo to jest proste zrobić, które się wyrabiają i które się nie wyrabiają, takie, które się łamią, takie, które się nie łamią, takie, które mają sens, bo na przykład ten topik, którego tutaj mam w ręce w tym momencie, jest bardzo fajny. To nie jest firma, którą ja lubię. Wiele rzeczy ma schrzanionych totalnie. Nawet nie potrafią zrobić porządnie koszyka na bidon. Mam taki jeden. Mogę pokazać, jak będziecie chcieli kiedyś, co ktoś wymyślił. Natomiast tu jest za dużo części, które się z niego wyciąga. To jest problem. To może zostać zgubione. Oczywiście można zgubić cały multiklucz. Natomiast te części tutaj wszystkie, jesteście gdzieś w terenie czołówka, pach, poszło w trawę. Natomiast sama jakość tego multiklucza jest całkiem niezła. Topik od kilku lat wykonał dość poważny postęp. Bo wcześniej robili takie... No niektóre rzeczy to były jednorazowe, naprawdę. Wracając do tematu mojego koszyka na bidon, a tak naprawdę nie na bidon, tylko na butelkę taką dużą, który miał gumeczkę, którą ktoś wymyślił, że gumeczką będzie się chwytać szyjkę butelki i to się będzie trzymać. I ta gumeczka pękała przy pierwszym naciągnięciu. Zamawiałem się następną gumeczkę i ona pękała, i pękała, i pękała. I w końcu to odkręciłem i stwierdziłem, kuźwa. Czy nie można było tego zrobić z gumeczki, która nie pęka? Przecież są gumy, które nie pękają, prawda? Jeżeli topik ma problemy, to możesz zadzwonić do Durexa na przykład i poprosić Durexa, żeby im zrobili taką gumkę, to pewnie to nie pęknie. Natomiast ich wcześniejsze narzędzia były podobne, no. Po prostu pierwsze łyżki były to takie, znaczy nie w tym, tylko takie mieli patenty, że się łyżki do opon składało. Pierwsze ściągnięcie gumy, nawet najbardziej miękkiej, 26 cali, 2.3, pękały. No, ale... To jest na przykład już lepiej przemyślane, oczywiście pomijając fakt tego skuwacza do łańcucha i części, którą już zgubiłem, nawet go nie użyłem, a zgubiłem nakładkę na to, czyli to jest ósemka, czyli nie, to jest szóstka, czyli zgubiłem, nie, ósemka, czy dziesiątkę zgubiłem, tak? Jakoś tak, albo szóstka, nieważne, wiecie o co chodzi. Ale wracając do tematu, słuchajcie, narzędzie, to jest fajna rzecz, to jest jak scyzoryk. Porządny multiklucz ma mnóstwo rzeczy, których niekoniecznie musimy używać przy rowerze. Więc fajnie jest mieć scyzoryk Victorinoxa, tak samo fajnie jest mieć fajny multiklucz. Ja osobiście bardzo lubię firmę Lezyne, z którą teraz właśnie zaczęliśmy współpracę. Mamy ich rzeczy na naszej stronie. Powolutku, moi drodzy, bo nie mamy kasy, żeby się rozpędzać z zamawieniami. Natomiast to, co Wam mogę obiecać, to jest to, że na naszym sklepiku kupicie rzeczy ogólnie w najlepszych cenach. Ponieważ na tym polega nasza misja, żeby dogadywać się z firmami na preferencyjnych warunkach przez to moje gadanie tutaj. To się udaje jak na razie. Natomiast słuchajcie, rzeczy Lezyna są ogólnie świetne. Tam się ciężko jest do czegokolwiek doczepić. Pompki Lezyna działają latami, bez serwisowania. Ostatnio pierwszy raz podczas pobytu w Indiach z Tomkiem mieliśmy problem z dwoma pompkami Lezyna, ale te pompki przepompowały 10 tryliardów kół. Były w sacharyjskim pyle, deszczu, w iłach nepalskich i tym podobnych rzeczach i po prostu te pompki miały prawo przestać działać, natomiast z nimi wyglądało to tak, że Tomek tam pozmieniał w nich uszczelki i zrobił to na kolanie, popijając wieczorem whiskacza przy ognisku i te pompki działają. Nie trzeba było nic skomplikowanego robić. Porządna aluminiowa konstrukcja. Tu w multikluczu też jest ważne, żeby nie było, słuchajcie, plastikowych elementów. Żeby te elementy, które można zgubić, tak jak ten pin tutaj, żeby tego było jak najmniej. Bo to jest ciężej zgubić niż 2-centymetrowy kawałek metalu. Gwarantuję Wam.
Zgubiłem tego trochę, tych flaków właśnie. A Topik w niektórych swoich narzędziach ma naprawdę bezsensowne rzeczy, które się... Wydaje ci, nie, przypilnuję tego, nie zgubię. Nie, to jest, na pewno to zgubię. Jeżeli patrzysz się na to i mówisz, nie, to stąd wypadnie, to znaczy, że to stąd wypadnie. Więc, słuchajcie, Topika też będziemy mieli na swojej stronie, przynajmniej te lepsze rzeczy, które przetestowaliśmy, bo my testujemy rzeczy, nie polecamy wam rzeczy, które mamy, bo są tanie na przykład. Chodzi głównie o to, żeby sobie pomagać zgromadzonym doświadczeniem do nabywania mądrych rzeczy. Tak jak się kiedyś kupowało rzeczy na lata albo na całe życie, to fajnie byłoby wrócić do tej tradycji. Może drożej zapłacić, ale mieć coś porządnego. A nie wszystko. Minimalizujmy koszty. Wszystko z Lidla, kuźwa. Nie podoba mi się. To nie moja stylówka. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, kto połowę swojej garderoby i rowerowej stylówki posiada z Lidla. Natomiast tam jest po prostu... Co ja wam będę mówił? Zaraz znowu ktoś mnie zaatakuje. Bez sensu. Więc wracając tutaj jeszcze do kwestii związanych z multikliczami oraz rozpinarkami łańcuchowymi. Słuchajcie, rozpinarka do łańcucha to jest narzędzie, którym się trzeba umieć posługiwać. Oczywiście teraz wszyscy powiedzą... Znaczy nie wszyscy, przepraszam, nie wszyscy, ale znajdzie jakieś... Słuchajcie, to jest tak. To jest rozpinarka, która ma dość długą historię. Jak były stare łańcuchy, 5, 6, 7, 8 biegowe, tą rozpinarką można było taki łańcuch rozpiąć i spiąć. Pin był duży, łańcuch był masywny, było wiele większe, grubsze i dawało to radę robić. Natomiast dziewiątki, dziesiątki, jedenastki nie powinno się. To nie oznacza, że nie da się tego zrobić. To się da. Owszem się da. Bardzo się da. Natomiast później możecie mieć połamane żebra, tak jak ja. Ja sobie kiedyś spiąłem w moim widierze łańcuch Campagnolo, właśnie nie używając spinki do łańcucha, tylko po prostu zaciskając starego pina, który stamtąd wypchałem najpierw, po niego tam wepchałem. No i zrobiłem taką glebę na skrzyżowaniu, że w lipcu się wywaliłem, a w święta Bożego Narodzenia, podchodząc do świerka na ulicę Mahatmy Gandhiego, myślałem, że dostałem zawału, bo mnie tak zakuło połamane żebra. Więc nie powinno się tego robić. Ja wiem, że Polak potrafi. Ja wiem, że można latać tu 154 przez 10 albo 20 lat, ale to jakiegoś momentu. I tak też bywa z tymi łańcuchami. Problem polega na tym, że to, co przepycha nam pina w łańcuchu, to się bardzo lubi krzywić. A łańcuchy dziewiątkowe, dziesiątkowe, jednastkowe są bardzo precyzyjne. I tam nie ma miejsca na pomyłkę, na przepchanie, na luz. Dlatego nie róbcie tego. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak używać multiklucza, czy też w ogóle nie rozpinarki z multiklucza, tylko w ogóle rozpinarki, ja bardzo chętnie pokażę u mnie w chałupie. Zapraszam do sułtanatu, mogę zorganizować któryś dzień taki wieczorny kurs obsługi maszynki do łańcucha i spinania, rozpinania i serwisowania łańcucha w ten sposób, bo to czasami się przydaje. Łańcuchy co prawda rzadko pękają, no ale jak pęknie, no to stoimy, prawda? No to już jest dupa zbita tak zwana. Myślę, że to jest wszystko, co chciałem wam na dzień dzisiejszy powiedzieć. Zapraszam was do naszego sklepu, słuchajcie. Im większy ruch będziemy mieli w sklepie, tym bardziej autentyczne będzie to, co tutaj do was mówię, bo taki jest cel tego wszystkiego, żeby to wszystko było autentyczne i nie podparte żadnymi sponsorowanymi artykułami ani filmami. My tego nie robimy. Jeżeli mówimy, że Kreidlery są fajne, to dlatego, że są fajne i są solidne. Jeżeli mówimy, że Lezań jest fajny, to dlatego, że jest fajny. Musieliśmy wydać trochę pieniędzy, żeby dostać dobre ceny na części, z czego wy teraz możecie skorzystać. Natomiast, moi drodzy, nie będziecie się tutaj dowiadywać o jakichś bullshitowych sytuacjach, dlatego przypomnę wam, taka kiedyś była firma, która chciała bardzo z nami współpracować, to się da sprawdzić na archiwum, dali nam kaski, okulary. Ja w pewnym momencie pomyślałem sobie, kurwa, w to nie wierzę, to nie jest fajne, to nie jest fajne, to nie jest warte tych pieniędzy, ja tego nie mogę polecić. Mimo to, że był dość ciekawy kontrakt z nimi do podpisania, stwierdziłem, że tego nie zrobimy i bardzo mi było z tym dobrze, bo miałem zgrzyta, muszę wam powiedzieć, poważnego zgrzyta. Miałbym mówić wam, że rzeczy, które uważam, że są do dupy, są fajne. Taki był plan tej firmy, ale wyszło inaczej i jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony jestem, że napisałem odmowę, podpisanie umowy z nimi.
I dlatego teraz mogę między innymi mówić wam, że coś jest fajne, a coś nie jest fajne. Czy to nawet nie chodzi o to, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne. Tylko głównie chodzi o to, czy coś jest porządne, czy coś jest nieporządne. Ale słuchajcie, w dzisiejszych czasach jesteśmy zalani nieprawdopodobną ilością szajsu. I też często bywa jest tak, że drogie rzeczy też nie są porządne. I miałem kilka takich tematów rowerowych w rękach, gdzie rzeczy kosztowały kupę kasy. I nawet przy kompletnym zastosowaniu właściwym tych rzeczy, te rzeczy bardzo szybko przestawały działać. I to może komuś popsuć humor. Wydać na coś na przykład 300 zł. I to się psuje, na przykład na multiklucz, albo 70 zł na koszyczek na bidon, który nie działa, bo się nie da go używać, bo goście nie potrafią zrobić gumki, która nie pęka. Słuchajcie, ja tymczasem muszę opuścić ten uroczy, jak to nazwać, padł, jakim jest Poprad. I muszę dalej pedałować. Gośka mnie już goni samochodem. Polecam zaglądać do naszego sklepu. Będzie tam coraz więcej rzeczy, coraz więcej, coraz więcej. Bardzo dużo naszych własnych. I to, co tam będzie, nie będzie tam dlatego tylko, że coś się udało tanio kupić. Jeżeli coś takiego będzie, to się o tym dowiecie po prostu. Tylko składamy tam rzeczy, w które wierzymy, które przetestowaliśmy, które są godne polecenia. I tak to wygląda. Dziękuję wam bardzo za udział w tym filmie, że mnie oglądaliście. Pewnie znowu za dużo gadałem. Przepraszam was, ale ja nie potrafię powiedzieć czegoś w dwóch zdaniach. Zawsze tak miałem. Moja mama mówiła, że powinni mi płacić za gadanie. Teraz YouTube mi płaci za gadanie. Naprawdę są grosze, ale mi płaci. Więc jest źle. Spadam, słuchajcie. Na razie, do następnego filmu.